Jesteśmy na etapie remontu parteru budynku, to znaczy wszystkie pracownie, które do tej pory funkcjonowały jako pracownie, będą odmalowane na nowo, parkiety będą wycyfrowane. Przede wszystkim cieszymy się, bo również jest remont instalacji cieplnej, więc wszystkie kaloryfery tutaj będzie można mieć takie nowoczesne, fajne kaloryfery, nowoczesny nowy piec. Myślę, że będzie dzięki temu cieplej, no i okna. To jest to, co w tej chwili robimy. Plus schody na strych. Przy czym te schody będą niestety nie przerobione na schody użytkowe, a odnowione, żeby były po prostu bezpieczne, ale nie do funkcji komunikacyjnych. Ale przede wszystkim, tak jak Państwo widzicie, stare okna, stare kaloryfery, to wszystko już nie tylko nie spełnia jakichkolwiek wymogów, ale przede wszystkim jest wręcz niebezpieczne. Więc nie pomijając już kwestie ekonomii, że lepsze kaloryfery, nowa instalacja będzie dużo tańsza w eksploatacji, ale przede wszystkim ten remont już był naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. Natomiast myślę, że będzie też świeża, fajna powierzchnia, będą odmalowane ściany, dzięki temu będzie czyściej, będzie bardziej przestronnie, bo biały kolor świeży też daje troszeczkę szerokości. No jest ciasno w naszym budynku, więc myślę, że te remonty na pewno przynajmniej wizualnie powiększą trochę nam tę nabitą środkę. Na przyszłość chcielibyśmy, i tutaj są pomysły na to, żebyśmy wzięli się za adaptację poddasza, za zagospodarowanie tego poddasza oraz za odkrycie 22 piwnic, które są na pewno pod nami. Czy coś jeszcze tam się znajdzie, to zobaczymy, ale to jest już dłuższa perspektywa i myślę, że na kolejne lata w każdym razie myślimy już o tym też bardzo poważnie.